Witajcie moi drodzy. Podpuszczony przez hegemona wziąłem na lot BFA F2, bo podobno jego działko MG-151-15 załadowane amunicją na cele powietrzne bardzo skutecznie działa. No niestety, przynajmniej w moim przypadku, ja owej skuteczności jakoś się nie dopatrzyłem, zresztą sami zobaczycie. Jednakże przy okazji trafił mi się całkiem ciekawy pojedynek. No to lecimy. Jako pierwszy obiekt testowy postanowiłem wybrać, co by nie mówić, łatwe do spizgania SBD-3. Łatwe. Takiego kija. Niestety. Nie dane mi było kontynuować testu, bo się do mnie przypałętał ten makaroniarz. Odciągam go zatem trochę w bezpieczniejsze miejsce, a po zrobieniu tego odpalam klapy i zaczynam się z nim kręcić. Robiłem chinerikomi w lewo, w prawo, przechodzenie w pędle, skręcanie przepustnicy, ale przeciwnik, no, całkiem dobrze sobie dawał radę. Aż byłem zaskoczony, że MC-202 tak potrafi popylać za BFM 109. Zawsze to było raczej klocowate. Owszem, był szybki, bardzo dobrze się wspinał, ale w kręceniu się to MC-202 nigdy nie błyszczał. A tu proszę. Aż nawet mi zdołał na ogon w tym momencie wsiąść. Po kilku pętlach pionowych. Usłyszałem, że coś z lewej się zbliża. Żeby było zabawniej. No to ten niewykończony SBD-3. Moja pierwsza okazja na strzelanie makaroniarza, ale tylko dymek z niego poszedł. Przeciwnik próbuje sztuczki ze skręceniem przepustnicy. Teraz chyba wiem, dlaczego tak ładnie mi się utrzymywał, skoro zna tą sztuczkę. Mam na myśli tutaj podczas tych pętli pionowych. To by wyjaśniało tajemnicę. Ale ponieważ w pętlach okazał się być dobry, to ani myślę je powtarzać. Zamiast tego kontynuuję Running Scissors. Tutaj zobaczyłem, że on znowu tą przepustnicę stręcił, więc zacząłem przygotowania do Climbing Spiral, ale przeciwnik bardzo szybko odpuścił. No i znowu miałem okazję puścić mu serię porządną, długą, ale jedyny jej efekt to trochę gęściejszy dymek puszczony z silnika. I co, skręcamy przepustnicę Leopard? Oczywiście, że tak. Tutaj już biednemu energia się skończyła. Ja nie przestrzeniłem nad niego, więc przeszedł splitesem do low jojo i pętli. Ale to jednak skumulowane uszkodzenia chyba zaczęły się dawać we znaki, bo już tak żwawo nie dokazywał jak na początku.
No i w końcu, po długich męczarniach, udaje mi się go spizgać. A tutaj, kurwa, macie jeszcze moja pelotka mi w ostatniej sekundzie zajebała. No nic. Tym oto mało wesołym akcentem kończę. Trzymajcie się do następnego. Cześć.